przechodzimy, proszę Państwa. Tak, przechodzimy do procedowania, proszę Państwa, druku numer 1413. Przypominam, będziemy głosować po odbyciu drugiego czytania. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru rejonu ulicy Księży Pijarów, druk numer 1413. Najpierw zaczniemy od głosowania poprawek. Bardzo proszę projektodawczynię, przepraszam, panią dyrektor Bożenę Kaczmarską-Michniak o przeprowadzenie głosowania poprawek. Zacznijmy od głosowania poprawek. Bardzo proszę. No krótko i zwięźle, tylko pani przypomnie, do czego dotyczy, nie tak szeroko, jak to było poprzednio. Przypominam, że poprawka numer 5 pana radnego Pajt została wycofana i radnego Jaśkowca poprawka numer 4. Pozostało zatem 5 poprawek pana radnego Pajdy i od 1 do 4 z wyłączeniem 5 szósta i radnego Jaśkowca 1 do 3 z wyłączeniem 4 i 5. To ja muszę sobie to potem zapisać, że nie wiem, która z... Zaczynamy od poprawki numer 1 radnego Pajdy głosować. Proszę o uwagę, proszę o ciszę, proszę o mobilizację. Za chwilę będziemy głosować, proszę Państwa. Najpierw jest poprawka numer 1 pana radnego Pajdo. Szanowni Państwo, poprawka numer 1 radnego Pajdo dotyczyła zmiany klasy ulicy Księży Pijarów z klasy drogi dojazdowej o symbolu KDD1 na lokalną KDL i przesunięcie ulicy Akacjowej w kierunku zachodnim. I to była poprawka 1. Dziękuję. To była poprawka numer 1. Proszę bardzo, proszę przygotować maszynę do głosowania. Głosujemy. Kto jest za poprawką numer 1 pana radnego Pajdy? Kto jest przeciwko? Kto się wstrzymał? Czy wszyscy Państwo wzięli udział w głosowaniu? Dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę o wynik. 6 za. Konsekwencje są takie, że w przypadku wszystkich poprawek, jeśli poprawki zostaną przegłosowane, będzie konieczność ponowienia procedury planistycznej. Dobrze. 6 za, 20 przeciw, wstrzymało się 5, nie brało udziału w głosowaniu 1, obecnych 32, poprawka odrzucona. Poprawka numer 2. Proszę o wydruk, pan radny prosił. Proszę o wydruk. Prosimy przewinąć. Dziękuję. Głosujemy poprawkę numer 2. Poprawka numer 2 dotyczyła terenu oznaczonego symbolem U3, to jest teren usług, i prowadziła do wprowadzenia funkcji mieszkaniowej powyżej pierwszej kondygnacji w terenach usługowych. Wprowadzenie do projektu zmian wynikających z tej poprawki też skutkuje ponowieniem czynności proceduralnych. Dziękuję. Proszę o przygotowanie. Głosujemy, proszę Państwa. Kto jest za poprawką pana radnego Pajdo? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy wszyscy Państwo wzięli udział w głosowaniu? Dziękuję. Proszę o wynik. 6 za, przeciw 17, wstrzymało się 9, nie brało udziału w głosowaniu 1, obecnych 33, poprawka odrzucona. Proszę o wydruk. Dziękuję. Głosujemy poprawkę numer 3, proszę przypomnieć. Poprawka numer 3 radnego Pajdo dotyczyła zmiany w paragrafie 19 ustęp 5 punkt 2. Zaproponowano brzmienie, aby wprowadzić minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego wynoszący 20%. Dotyczy to symbolu U3 tereny usług. Wprowadzenie z
zmian wynikających z przyjęcia tej poprawki będzie skutkować ponowieniem czynności proceduralnej, oczywiście wyłożeniem do ponownego wglądu projektu planu. Dziękuję. Proszę o przygotowanie. Jest do głosowania. Kto jest za poprawką numer 3 pana radnego Pajdo? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy wszyscy państwo wzięli udział w głosowaniu? Dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę wynik. 6 za, 20 przeciw, 8 się wstrzymało. Głosowało 34 osoby. Poprawka została odrzucona. Poprawki numer 4 nie ma. Proszę bardzo. No sądzę, że to się powtarza, no ale jeżeli państwo chcą przedłużyć procedurę, proszę uprzejmie. Proszę o wydruk przewinąć. Dziękuję. Proszę państwa, poprawka 4 została wycofana, zatem poprawka 4 jeszcze głosujemy, tak, bo piąta jest wycofana. Proszę, poprawka numer 4 pana radnego Pajdo. Poprawka numer 4? Tak. Poprawka numer 4 dotyczy zmiany przeznaczenia, znaczy zmiany dokonanej w paragrafie 19 ustęp 5 punkt 4, powodująca zmianę i wskazanie minimalnego wskaźnika intensywności zabudowy wynoszącego 2,0. W tej chwili w projekcie planu mamy między 2,4 a 3. Wprowadzenie tej poprawki będzie również skutkować ponowieniem czynności proceduralnych i ponownym wyłożeniem do publicznego wglądu. Dziękuję. Proszę o przygotowanie. Głosujemy. Kto jest państwa za poprawką numer 4 pana radnego Pajdo? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy wszyscy państwo udzielili głosowaniu? Dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę o wynik. 7 za, 20 przeciw, wstrzymało się 10, brało udział głosowanie 7 radnych. Poprawka została odrzucona. Proszę państwa, poprawka numer 5 została wycofana. Została nam jeszcze jedna poprawka pana radnego Pajdo. Proszę bardzo, poprawka numer 6. Poprawka numer 6. Proponuje się, aby obszar oznaczony symbolem ZP3 przekształcić w obszar o symbolu U3, czyli usług, w zakresie określonym na załączniku graficznym. Poprawka dotyczy ustaleń dla tych dwóch terenów U3 i ZP3. Wprowadzenie zmian wynikających z przyjęcia tej poprawki będzie też skutkować ponowieniem procedury planistycznej i kolejnym wyłożeniem do publicznego wglądu. Dziękuję. Proszę o głosowanie nad poprawką numer 6. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem poprawki numer 6 pana radnego Pajdo? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Wszyscy państwo udzielili o głosowaniu. Dziękuję. Proszę, zamykam głosowanie. Proszę o wynik. 6 za, 17 przeciw, wstrzymało się 9, brało udział w głosowaniu 32. Poprawka została odrzucona. Możemy przejść do głosowania nad poprawkami pana radnego Jaśkowca. Zaczynamy od poprawki numer 1. Bardzo proszę. Poprawka numer 1 radnego Dominika Jaśkowca. Propozycja wprowadzenia zmiany wskaźnika intensywności zabudowy. Proponuje się wskaźnik maksymalny i wskaźnik minimalny, aby pozostały takie same, na taką samą były wartością. Wartością 2,0. Poprawka też dotyczy ustaleń dla terenu usług oznaczonych symbolem U3. Wprowadzenie do projektu zmian poprawki będzie skutkować ponowieniem czynności proceduralnej i kolejnym wyłożeniem. Dziękuję. Proszę o głosowanie nad poprawką numer 1 pana Jaśkowca. Kto z państwa jest za tą poprawką numer 1? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy wszyscy z państwa udzielili głosowaniu? Dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę o wynik. 2 za, 29 przeciw, wstrzymało się 4, nie brało udziału w głosowaniu 0, przybiorących udział w głosowaniu 35. Poprawka została odrzucona. Bardzo proszę, poprawka numer 2.
Poprawka numer 2 radnego Dominika Jaśkowca. Proponuje się, aby zwiększyć obszar terenu oznaczonego symbolem ZP3. Poprawka dotyczy też ustaleń dla terenu usług U3. Zmniejszenia, wprowadzenie tej poprawki będzie również powodowało ponowienie procedury związanej z opracowaniem planu, to znaczy kolejne wyłożenie wtedy dziękuję. Nas czeka. Dziękuję. Proszę o przygotowanie, dziękuję. Kto jest z Państwa za poprawką numer 2 pana radnego Jaśkowca? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy wszyscy Państwo udział w głosowaniu? Dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę o wynik. 1 za, przeciw 28, wstrzymało się 7, nie brało udziału 0. Przy 36 głosujących poprawka została odrzucona. Proszę o poprawkę numer 3. Poprawka numer 3 radnego Dominika Jaśkowca. Propozycja wprowadzenia w paragrafie 19 ustęp 5 punkt 1 brzmienia, aby maksymalna wysokość zabudowy wynosiła 32 metry. Poprawka też dotyczy ustaleń dla terenu usług o symbolu U3. Wprowadzenie do projektu zmian wynikających z przyjęcia tej poprawki będzie skutkować ponowieniem czynności planistycznych. Dziękuję. Kto z Państwa jest za przyjęciem poprawki numer 3? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy wszyscy Państwo udział w głosowaniu? Dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę o wynik. 1 za, 26 przeciw, 5 wstrzymujących na 32 osoby głosujące. Poprawka została odrzucona. W związku z tym poprawka numer 4 została wycofana. Głosujemy poprawkę numer 5. Proszę o zdeferowanie. Poprawka numer 5 radnego Dominika Jaśkowca. Proponuje się w paragrafie 20 ustęp 5 punkt 5, aby maksymalna wysokość zabudowy została zmieniona i określona w projekcie planu na 30 metrów. Poprawka dotyczy ustaleń dla terenu usług oznaczonego symbolem U4. Wprowadzenie do projektu zmian wynikających z przyjęcia tej poprawki będzie również skutkować ponowieniem czynności proceduralnych i kolejnym wyłożeniem projektu planu. Dziękuję. Głosujemy poprawkę numer 5 pana radnego Jaśkowca. Bardzo proszę, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Wszyscy Państwo udzielili w głosowaniu. Dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę o wynik. 2 za, 24 przeciw, 6 wstrzymujących się, nie brało 0, 32 osoby brały udział w głosowaniu, poprawka została odrzucona. Dziękuję. Proszę Państwa, wszystkie poprawki przegłosowaliśmy, zostały odrzucone. W tej sytuacji, w związku z tym, że wniesione poprawki dotyczące między innymi sposobu rozpatrzenia uwag przez Prezydenta Miasta Krakowa zostały przegłosowane, stwierdzam, że Rada Miasta Krakowa dokonała rozpatrzenia uwag według listy zawartej w załączniku nr 2 do projektu uchwały, postanawiając tym samym o ich nieuwzględnieniu. W takiej sytuacji poddaję pod głosowanie uchwałę w wersji pierwotnej. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zachowania przestrzennego obszaru rejon Księży Pijarów według druku nr 1413? Głosujemy całą uchwałę w wersji pierwotnej. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy wszyscy Państwo udzielą w głosowaniu? Dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę o wynik. 33 za, przeciw 0, 2 wstrzymujące. Przy 35 biorących udział w głosowaniu uchwała została przyjęta. Przechodzimy do kolejnej uchwały według druku nr 1414. Tutaj mamy sytuację prostą. Było brak poprawek, więc głosujemy od razu całą uchwałę. Proszę o przygotowanie urządzenia do głosowania. Uchwałę o uchwaleniu miejscowego planu zachowania przestrzennego obszaru Borek Fałęcki Północ, projekt Prezydenta Miasta Krakowa, druk nr 1414. Proszę bardzo, kto z Państwa jest za tą uchwałą? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy wszyscy Państwo udzielili głosowaniu? Dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę o wynik. 38 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, 0 niebiorących w głosowaniu. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do kolejnej uchwały według druku nr 1415 i tu mamy poprawki. Bardzo proszę Panią Dyrektor o głosowanie. Przepraszam, wpłynęły jeszcze druki. Tak. A, do projektu uchwały stwierdzam, tak, w związku, że...
To jest 1415. Tam to już odczytałem. Tak? Czy pan przeczytał tą informację? Tak. No w związku z tym, no tutaj panie mówią, że trzeba uzupełnić jeszcze w protokole, żeby się to znalazła formułka, bo dotycząca druku 1414, że w związku z tym, że nie wpłynęły żadne poprawki dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag uwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa, stwierdzam, że Rada Miasta Krakowa dokonała rozpatrzenia uwag według listy zawartej w załączniku nr 2 do projektu, postanawiając tym samym o ich nieuwzględnieniu. Jest to wymóg formalny, ja bardzo przepraszam, nie miałem tego druku poprzednim i to jest w protokole jako już pewien model prawidłowy. Proszę Państwa, 1415, przypominam, że jest to plan Zakopiańska Zawiła i mamy tutaj poprawki. Zapraszam serdecznie panią dyrektor, żeby nam przeprowadziła procedurę ich przegłosowania. Szanowni Państwo, do druku 1415 mamy sytuację taką. Poprawka numer 1 pani radnej Angeliki Wojciechowskiej dotyczyła wykreślenia drogi wewnętrznej KDW-1 i towarzyszącej jej nieprzekraczalnej linii zabudowy na odcinku, który zlokalizowany jest na działce 180 przez 2 przy nowo powstałym końcu drogi KDW-1. To jest poprawka numer 1. Tak. Tu przypomnę, zaraz będziemy ją głosować. Oczywiście przypomnę, że pan Pietr wycofał poprawkę numer 2 i też z tego, co wynika tutaj z dokumentacji, również pani radna Angelika Wojciechowska też poprawkę numer 2 wycofała. Ale głosujemy na razie poprawkę numer 1 według tego. I jakie konsekwencje, żeby były? Konsekwencje są takie, że wprowadzenie do projektu zmian wynikających z przyjęcia tej poprawki będzie skutkować ponowieniem czynności proceduralnej i w związku z tym konieczność kolejnego wyłożenia do publicznego wglądu. Proszę Państwa, po tej informacji głosujemy poprawkę numer 1 pana radnego Pietrusa. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem poprawki? Kto Nie. jest przeciw? Przepraszam, pani radnej Wojciechowskiej. Tak jest, przepraszam bardzo. Bo tu mam napisane w kolejności odwrotnej. Oczywiście pani radnej Wojciechowskiej. Kto jest za przyjęciem poprawki pani radnej Wojciechowskiej? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy wszyscy Państwo wzięli udział w głosowaniu? Dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę o wynik. 17 za, przeciw 12, wstrzymało się 5, nie brało w 0. Poprawka została przyjęta. Poprawki numer 2 nie ma pani radnej Wojciechowskiej, tak. Zatem głosujemy poprawkę jedną pana radnego Pietrusa, bo w dwójkę wycofał, czyli poprawka numer 1. A wydruk, proszę bardzo. Dziękuję. Głosujemy poprawkę teraz pana radnego Pietrusa numer 1, tak? Tak, poprawka numer 1 pana radnego Włodzimierza Pietrusa w bardzo zbliżonej treści. Wykreślenie drogi wewnętrznej KDW-1 i towarzyszącej jej nieprzekraczalnej linii zabudowy na odcinku przebiegającym przez działkę 180 przez 2. No proszę bardzo, jest poprawka niewycofana, musimy ją głosować. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem poprawki pana radnego Pietrusa? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy wszyscy Państwo wzięli udział w głosowaniu? Dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę o wynik. 14 za, przeciw 19, wstrzymało się 0, nie brało udziału w głosowaniu 1. Poprawka została odrzucona. Czy mam wydruk dać? Proszę uprzejmie. Proszę o wydruk. Dziękuję.
Została nam jeszcze poprawka pana radnego Migdała. I ona, ta poprawka radnego Migdała jest prawie analogiczna jak poprzednie poprawki. Ale musimy przegłosować. Tak, natomiast analizując tą poprawkę, mogę powiedzieć, że dotyczy tej samej drogi na działce 180/2. Różni się tym, że w poprawce nie zapisano sprawy związanej z przesunięciem nieprzekraczalnej linii zabudowy. Różni się tylko tym. Przegłosowanie tej poprawki będzie też skutkowało ponowieniem procedury planistycznej. Proszę państwa, przystępujemy do głosowania poprawki pana radnego Migdała. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy wszyscy państwo wzięli udział w głosowaniu? Dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę o wynik. 3 za, 21 przeciw, wstrzymało się 4. Zatem poprawka została odrzucona. Proszę o wydruk. Proszę państwa, w tej sytuacji mamy taką, że jedna poprawka została przyjęta. W związku z powyższym, w związku z tym, że wniesiona poprawka dotycząca między innymi sposobu rozpatrzenia uwag na przez prezydenta miasta Krakowa została przegłosowana, stwierdzam, że Rada Miasta Krakowa dokonała rozpatrzenia uwag i uwzględniła uwagi w poprawce numer 1 pani Angeliki Wojciechowskiej. W związku z tym proszę o wystąpienie przedstawiciela prezydenta. Przyjęcie tej poprawki skutkuje ponowieniem czynności proceduralnych zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w związku z tym zwracam się do pana przewodniczącego o odroczenie głosowania nad całością projektu uchwały. Dziękuję. Do czasu ponowienia w zakresie niezbędnych czynności proceduralnych związanych z wprowadzeniem odpowiednich zmian do projektu planu. A zatem uwzględniam wniosek przedstawiciela prezydenta i odstępuję od głosowania nad tą uchwałą, bo nie ma, ona jest bezprzedmiotowa, odroczona w tym momencie będzie. Proszę państwa, przechodzimy do kolejnego punktu głosowań. To jest uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Polana Żywiecka, projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 1416. W tym przypadku nie było poprawek, ale bardzo proszę jeszcze nam przypomnieć. Pani dyrektor, nie było poprawek, tak? Nie było poprawek. Zatem proszę państwa, w związku z tym, że nie wpłynęły żadne poprawki dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag uwzględnionych przez prezydenta miasta Krakowa, stwierdzam, że Rada Miasta Krakowa dokonała rozpatrzenia uwag według listy zawartej w załączniku nr 2 do projektu uchwały, postanawiając tym samym o ich nieuwzględnieniu. Głosowanie projektu następuje obecnie. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały w tej formule niezmienionej? Proszę o przygotowanie uzgodnienia do głosowania. Coś jest oporne. No, staram się zgrabnie to przeprowadzić. Jesteśmy. Kto jest państwa za przyjęciem uchwały według druku nr 1416? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy wszyscy państwo wzięli udział w głosowaniu? Dziękuję. Proszę o wynik. Proszę państwa, 37 za, przeciw 0, 0 wstrzymujących się, 0 nie biorących udziału w głosowaniu. Uchwała została przyjęta. W związku z tym, że nie wpłynęły żadne, ale to już czytałem. Ja to przeczytałem już. No dwa razy nie będę tego samego czytał. Ja to już czytałem raz. Proszę państwa, przechodzimy do druku 1417. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Bulwary Wisły, projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 1417, drugie czytanie. I tu jest poprawka pana radnego Józefa Pilcha. Bardzo proszę. Szanowni państwo, do druku 1417 wpłynęła poprawka pana radnego Józefa Pilcha. Ona się składa jak gdyby z czterech podpunktów, to znaczy ujęcie w projekcie uchwały planu zagospodarowania zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą oświetlenie bulwarów wiślanych na odcinku Salwator, klasztor sióstr Norbertanek, ujęcie Rudawy, most Dębnicki, most Powstańców Śląskich, galeria Kazimierz. Na całej długości
wysokości rzeki Wisły w obrębie granic miasta Krakowa powinno zachować się istniejące status quo dla już stacjonujących jednostek pływających. Należałoby się skupić na narzuceniu wymogów dotyczących wyglądu, estetyki, standardu, wysokości jednostek, a nie ich eliminowaniu. Trzeci podpunkt to budowa i ujednolicenie istniejącej infrastruktury dla wcześniej wykonanych przez miasto Kraków palic umownicznych, obecnie niewykorzystywanych w celu ściągnięcia większej ilości inwestorów, entuzjastów turystyki wodnej. Czwarty podpunkt, budowa mariny lub innego rozwiązania związanego z bezpieczeństwem powodziowym i możliwością slipowania dla mniejszych jednostek w ścisłym rejonie miasta Krakowa z powodów technicznych zlokalizowania powyżej śluzy Dąbie, której funkcjonowanie w warunkach stanów alarmowych i powodziowych jest mocno ograniczone i wręcz niemożliwe. Przegłosowanie przez Państwa tej poprawki skutkować będzie ponowieniem procedury planistycznej i kolejnym wyłożeniem projektu planu. Dziękuję. Dziękuję. Zatem proszę Państwa, przystępujemy do głosowania poprawki pana Józefa Pilcha. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy wszyscy Państwo wzięli udział w głosowaniu? Dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę o wynik. 15 za, 17 przeciw, wstrzymujących się 0, nie brało udziału w głosowaniu. Poprawka została odrzucona. Proszę o wydruk. I w ten sposób mamy obraz. Poprawka odrzucona, zatem proszę Państwa, w związku z tym, że wniesiona poprawka nie została przegłosowana, stwierdzam, że Rada Miasta Krakowa dokonała rozpatrzenia uwag według listy zawartej w załączniku nr 4 do projektu uchwały, postanawiając tym samym o ich nieuwzględnieniu. W takiej sytuacji poddaję pod głosowanie uchwałę w wersji pierwotnej. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru bulwaru Wisły? Proszę bardzo o głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy wszyscy Państwo udzielili w głosowaniu? Dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę o wynik. 25 za, 2 przeciw, 9 wstrzymało się. Uchwała została przyjęta. Zwracam się z uprzejmą prośbą do Pani Prezydent, aby zostały przygotowane i przekazane do Kancelarii Rady Miasta Krakowa w 6 egzemplarzach załączniki graficzne mapy do uchwał podjętych według druków 1413, 1414, 1415, 1416 i 1417 oraz w formie elektronicznej z podziałem załączników graficznych na sekcje. Panie Przewodniczący, proszę uprzejmie. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, chciałem zgłosić wotum separatum do podjętej uchwały dotyczącej bulwarów Wiślanych. Mówiłem o tym zresztą już w dyskusji dotyczącej poprawek, że wyraziliście Państwo zgodę de facto na wybudowanie apartamentowców w środku Parku Dębnickiego, więc proszę się nie dziwić, jeśli z tego powodu będą jakieś protesty czy inne petycje do Państwa wpływały. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Państwa, przechodzimy do kolejnego druku. Zmiany w budżecie miasta Krakowa na rok 2013 w działach planów wydatków 600, 750, 754, 801, 854, 900, 921 i 926. Zadania priorytetowe dzielnic. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 1418. Poprawek było brak. Zatem możemy przystąpić do głosowania tej uchwały od razu. Proszę bardzo o przygotowanie urządzenia do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały według druku 1413? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy wszyscy Państwo wzięli w głosowaniu? Dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę o wynik. 34 za, 0 przeciw, 1 wstrzymująca, nie brała jedna udziału w głosowaniu. Uchwała została przyjęta. Kolejny druk głosujemy. Zmiany w budżecie miasta Krakowa na rok 2013 dotyczące zwiększenia planu dochodów i wydatków, zmian w planie dochodów w dziale 852 oraz zmianie w planie wydatków w działach 600, 700, 801, 851, 852, 853, 854, 900, 921 i 926. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 1419. I tu również poprawek nie było, zatem możemy głosować
całą uchwałę. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały według druku 1419? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy wszyscy Państwo udzielą głosowaniu? Dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę o wynik. 32 za, 2 przeciw, 1 wstrzymała się osoba. Uchwała została przyjęta. Proszę o wydruk. Dziękuję. Proszę Państwa, przechodzimy do kolejnej uchwały głosowania. Zmiana uchwały numer 1013 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami projekt Prezydenta Miasta Krakowa, druk numer 1421. Tu również nie było poprawek. Bardzo proszę o przygotowanie uznania do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały według druku numer 1421? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Wszyscy Państwo udział w głosowaniu. Zamykam głosowanie. Proszę o wynik. 29 za, 0 przeciw, 6 wstrzymujących się, 0 nie biorących udziału w głosowaniu. Uchwała została podjęta. Proszę o wydruk. Proszę. Tak, z autopoprawką. Tak, uchwała została podjęta wraz z autopoprawką. Proszę bardzo, wydruk. Dziękuję. Przechodzimy do głosowania kolejnej uchwały. Proszę Państwa, zmiana uchwały numer 49/637/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 sierpnia 2008 w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie i zatwierdzenia jej statutu. Projekt Prezydenta Miasta Krakowa, druk numer 1378. Nie było tutaj żadnych poprawek, zatem możemy przystąpić do głosowania tej uchwały. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały według druku numer 1378? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy wszyscy Państwo udzielają głosowaniu? Dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę o wynik. 34 za, 0 przeciw, 1 się osoba wstrzymała, nie brała udziału w głosowaniu, 1 osoba, uchwała została przyjęta. Kolejna, proszę Państwa, uchwała, wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków położonego w budynku mieszkalnym przy Starowiśnej nr 4 wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 170 424 nieruchomości wspólnej. Projekt Prezydenta Miasta Krakowa, druk nr 1399. Nie było tu żadnych poprawek, zatem możemy głosować tą uchwałę od razu. Proszę bardzo, kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy wszyscy Państwo udzielają głosowaniu? Dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę o wynik. 34 za, 0 przeciw, 1 się osoba wstrzymała, 0 nie biorących w głosowaniu. Uchwała została przyjęta. Kolejna uchwała, wyrażenie zgody na udzielenie od 2014 roku bonifikaty w wysokości 90% dla pogotowia opiekuńczego w Krakowie od opłaty rocznej ustalonej jako 0,3% ceny nieruchomości z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 370 o powierzchni 1,893,83 hektara położonej w obrębie 22 jednostka ewidencyjna Śródmieście objętej księgą wieczystą numer KRP KR1P łamane przez 004666/12/2 stanowiącej własność gminy Kraków. Projekt Prezydenta Miasta Krakowa, druk nr 1400. Jest tu autopoprawka doręczona prawidłowo, wyjaśniona. Treść była w naszym czytaniu, referowaniu tego w drugim czytaniu. Zatem możemy, innych poprawek brak, zatem możemy głosować tą uchwałę. Kto z Państwa radnych, proszę bardzo, przygotowanie urządzenia do głosowania, jest za przyjęciem tej uchwały wraz z autopoprawką według druku nr 1400. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy wszyscy Państwo wzięli udział w głosowaniu? Dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę o wynik. 36 za, przeciw 0, 1 osoba się wstrzymała. Uchwała została przyjęta. Kolejny, proszę Państwa, druk, który będziemy głosować, jest to wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie pomiędzy ulicą Bronowicką i ulicą Werny Chory. Projekt Prezydenta Miasta Krakowa, druk nr 1405. Żadnych poprawek nie było, zatem możemy głosować tą uchwałę w wersji pierwotnej. Proszę bardzo o przygotowanie do głosowania.
No ale ja już głosuję, to potem wrócę do tego. Po prostu się wspięło. 1405 głosujemy, to odczytałem. Głosujemy, proszę Państwa, kto jest za przyjęciem uchwały według druku 1405? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy wszyscy Państwo widzieli w głosowaniu? Dziękuję. Zamykam głosowanie, proszę o wynik. 36 za, przeciw 0, 0 wstrzymujących, 0 nie biorących głosowania. Uchwała została przyjęta. Powracam do tej uchwały poprzedniej według druku 1401. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy miejskiej Kraków położonej w Krakowie w rejonie ulicy Balickiej. Projekt prezydenta, druk 1401, brak poprawek, zatem głosujemy uchwałę w wersji pierwotnej. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały według druku 1401? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy wszyscy Państwo widzieli w głosowaniu? Dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę o wynik. 34 za, 0 przeciw, 1 osoba się wstrzymała, 1 nie wzięła udziału w głosowaniu, uchwała została przyjęta. Przechodzimy do głosowania kolejnej uchwały. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalny, strychu oznaczonym symbolem S, położonego w budynku wielomieszkaniowym przy ulicy Dietla nr 52 w Krakowie, stanowiącym własność gminy miejskiej Kraków, wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej oraz ustalenia wysokości bonifikaty. Projekt prezydenta, druk nr 1410. Poprawek brak, zatem głosujemy uchwałę w wersji pierwotnej. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy wszyscy Państwo udzielili w głosowaniu? Dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę o wynik. 35 za, przeciw 0, 1 wstrzymała się. Uchwała została przyjęta. Kolejny projekt uchwały. Będziemy głosować wyrażenie zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców garażu nr 28 usytuowanego w szeregu garaży położonych w ulicy Złoty Róg w Krakowie wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie pod budynkiem. Druk nr 1411. Brak poprawek, zatem głosujemy uchwałę w wersji pierwotnej. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały według druku 1411? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy wszyscy Państwo udzielili w głosowaniu? Dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę o wynik. 35 za, przeciw 0, 2 wstrzymały się, nie biorących udziału w stanie 0, uchwała została przyjęta. I w ten sposób pierwszy blok za nami. Przechodzimy do kolejnego bloku głosowań w trybie jednego czytania. Proszę Państwa, to jest uchwała według druku 1437 zmiany w budżecie miasta Krakowa na rok 2013 dotyczące zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 600. Proszę Państwa, tutaj nie mieliśmy żadnych ani autopoprawki, ani żadnych poprawek. Zatem głosujemy uchwałę w wersji pierwotnej. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały według druku 1437? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy wszyscy Państwo widzieli w głosowaniu? Dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę o wynik. 28 za, 0 przeciw, 2 się wstrzymały. Uchwała została przyjęta. Kolejna, proszę Państwa. Też druku w trybie jednoczytaniowym dotyczy przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy miejskiej Kraków dotyczącej propozycji ograniczenia handlu detalicznego w dniu Wigilii Bożego Narodzenia oraz Wielki Piątek, projekt grupy radnych, druk nr 1370. Tu była autopoprawka, więc będziemy głosowali uchwałę wraz z autopoprawką, którą zgłosił radny, ale tu mamy poprawki. Oczywiście zaczniemy od poprawek. Mamy poprawkę pana pierwszą radnego Dominika Jaśkowca. Przypomnę, że dotyczyła ona tam ujęcia również innych kościołów i wyznań oprócz do konsultacji kurii metropolitalnej. Zatem głosujemy poprawkę pana radnego Jaśkowca. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zatem zamykam głosowanie. Dziękuję. Proszę o wynik. 25 za, przeciw 7, wstrzymała się 1, nie brała udziału w głosowaniu 1. Poprawka została przyjęta. Proszę o wydruk. Dobrze. 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 Dziękuję. Proszę Państwa, głosujemy poprawkę pana radnego Stanisława Rachwała. Proszę przypomnieć panie Stanisławie krótko, bo akurat jej nie pamiętam. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, w związku z tym, że naprawdę jest to tylko konsultacja, ale chyba wszyscy chcemy się dowiedzieć, co ludzie myślą na przykład również o handlu w niedzielę. Bardzo proszę, ja podtrzymuję ten poprawkę. Bardzo proszę o głos za. Panie przewodniczący, chciałbym sprostować. Głosowałem, nastąpił błąd, byłem przeciwny, po prostu zagłosowałem za. Pan oświadczenie może zawsze złożyć w trybie formalnym. Dobrze.
Proszę Państwa, głosujemy poprawkę pana radnego Stanisława Rachwała. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Poprawkę pana radnego Rachwała, którą przed chwilą przedstawił. No przed chwilą ją przedstawił. Proszę Państwa, dopisuje się po słowach Wielki Piątek i Niedzielę. Dopisuje się takie słowo i Niedzielę. Każdą niedzielę? Proszę Państwa, ja referuję poprawkę i niedzielę. Proszę bardzo, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej poprawki? Jasne, proszę już głosować i nie komentować. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy wszyscy Państwo wzięli udział w głosowaniu? Dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę o wynik. 15 za, 12 przeciw, wstrzymało się 5, nie wzięło udziału w głosowaniu 2, obecnych podczas głosowania 34, poprawka została przyjęta. Proszę o wydruk. W imieniu wnioskodawców wycofuję projekt uchwały, a mam nadzieję, że Państwo dostrzegacie, że tak powiem, kpinę, jaką urządzają sobie koledzy naszym kosztem. Dziękuję bardzo. Na piśmie bardzo proszę, panie radny. Ja proszę na piśmie złożenie wycofania tej uchwały. Przepraszam, w sprawie formalnej. Proszę. Na razie pan nic nie może zrobić. Pan radny ma prawo, na każdym procedowanym jest projektodawcą tej uchwały, ją wycofać. Przypominam, statut miasta Krakowa. Rozumiem, że pan składa to na piśmie, tak? Zatem, proszę państwa, nie będziemy głosować w związku z wycofaniem tego projektu uchwały przez wnioskodawcę, jakim był... Nie będziemy głosować tej uchwały. Proszę Państwa, przechodzimy. Proszę o ciszę. Proszę o zachowanie powagi obrad. Panowie dziennikarze, bardzo proszę. Proszę Państwa, przechodzimy do kolejnej. Ja mam pytanie formalne. Ale w jakim trybie? Przy wycofaniu projektu muszą się podpisać wszyscy, którzy podpisali, czy tylko jedna osoba wystarczy? Dziękuję. Wiem, że wszyscy, dopiero wtedy projekt może być wycofany. Proszę zebrać podpisy. Czy może prawnik nam tą sprawę wyjaśnić? Dobrze, wrócimy do tej sprawy. Za chwilę będzie oświadczenie radnego. Zawieszam procedowanie tego punktu. Przechodzimy do kolejnego, żeby nie marnować czasu. Zawieszam, nie zamykam. Jasne? Będzie teraz radca prawny i wyjaśni. Zgodnie z paragrafem przechodzimy do głosowania kolejnego uchwały jednoczytaniowej. Akceptacja aneksu nr 1 do porozumienia pomiędzy wojewodą małopolskim a prezydentem miasta Krakowa w sprawie powierzenia prezydentowi miasta Krakowa prowadzenia niektórych spraw w zakresie właściwości, proszę o ciszę, małopolskiego wojewódzkiego konsula zabytków. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 1428. I tutaj nie mieliśmy żadnych poprawek ani autopoprawek. Zatem, proszę Państwa, możemy głosować tą uchwałę według druku 1428 w wersji pierwotnej. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy wszyscy Państwo wzięli udział w głosowaniu? Dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę o wynik. 33 za, przeciw 0, 0 wstrzymujących się, 0 nie biorących udziału w głosowaniu. Uchwała została podjęta. Kolejna, proszę Państwa, uchwała w trybie jednoczytaniowym. Udzielenie dotacji Muzeum Armii Krajowej, druk nr 1424. Nie było tutaj ani autopoprawek, ani żadnych poprawek. Głosujemy druk w wersji pierwotnej. Kto z Państwa radnych jest... Proszę o przygotowanie urządzenia do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały według druku 1424? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy wszyscy Państwo wzięli udział w głosowaniu? Dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę o wynik. 32 za, przeciw 0, 0 wstrzymujących się, 1 nie biała udziału w głosowaniu. Uchwała została podjęta. Kolejna uchwała w trybie jednoczytaniowym. Udzielenie dotacji miejskim instytucjom kultury na realizację zadań uznanych przez dzielnicę. Bardzo proszę o nieprzeszkadzanie w procedowaniu kolejnych punktów. Przez dzielnicę za priorytetowe. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk 1425. I tutaj nie mieliśmy ani autopoprawek, ani poprawek. Możemy głosować druk w wersji pierwotnej. Zatem proszę o przygotowanie urządzenia do głosowania. Proszę o zachowanie powagi.
Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały według druku 1425? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy wszyscy Państwo wzięli udział w głosowaniu według druku 1425? Dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę o wynik. 29 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, 0 niebiorących w głosowaniu. Uchwała została podjęta. Kolejna uchwała w trybie jednego czytania to jest zmiana uchwały nr 68 łamane przez 987 łamane przez 13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 lutego 2013 w sprawie założenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 w Krakowie ulica Górka Narodowa 116, założenia Gimnazjum Specjalnego nr 85 w Krakowie wchodzącego w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 w Krakowie ulica Górka Narodowa 116 oraz połączenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Chłopców w Krakowie i Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 w Krakowie w zespół placówek resocjalizacyjno-socjoterapeutycznych w Krakowie ulica Górka Narodowa 116. Druk nr 1426. Nie było tutaj ani autopoprawek, ani poprawek. Głosujemy druk w wersji pierwotnej. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały według druku 1426? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy wszyscy Państwo wzięli w głosowaniu? Dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę o wynik. 36 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, 0 niebiorących w głosowaniu. Uchwała została podjęta. Grupa radnych, wszyscy radni muszą się podpisać pod wycofaniem projektu. Jeśli projekt chyba referent zbierze, no to można wycofać, ale do czego szukać. Jasne. Proszę Państwa, uzyskałem informację od prawnika w sprawie druku 1370, że projektodawca musi uzyskać pod projektem wycofującym uchwałę podpisy wszystkich tych, którzy zgłosili. Taka jest opinia radnego. Także za chwilę wznowię ten punkt, natomiast już jestem w trakcie procedowania kolejnego, proszę Państwa, punktu, więc za chwilę będę wrócę do tamtego punktu. Proszę Państwa, zmiana uchwały nr 21 łamane przez 258 łamane przez 11 w sprawie ustalenia... Możesz wstrzymać głosowanie. Państwa, będziemy to jeszcze wyjaśniać, bo tutaj jest spór w doktrynie, więc nie chcę zbyt pochopnie podejmować decyzji. Proszę o kolejnego prawnika, bo jest tutaj wątpliwość. Ja bardzo proszę, żeby prawnik przyszedł na salę i zajął stanowisko wobec radnych. I tutaj jest punkt, który jest interpretowany inaczej, więc dlatego proszę o prawnika o przybycie. Wracam do procedowania druku 1427. Dotyczy on, jak powiedziałem, zmiany uchwały nr 21 łamane przez 258 łamane przez 11 w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków z późniejszymi zmianami. Druk 1427, nie było autopoprawek, natomiast jest poprawka zgłoszona prawidłowo do druku 1427 pani radnej Pateny i bardzo prosimy o przegłosowanie, nie tylko tak, przepraszam, pani Magdaleny Basary, Andrzeja Hawranka i Marty Pateny. Proszę Państwa, głosujemy najpierw poprawkę. Proszę o przygotowanie urządzenia. Kto jest za przyjęciem poprawki do druku numer 1000? To jest ta poprawka z tym prezentacją, która pokazywała te zmiany dochodów i wynikające oszczędności i zyski dla Gminy Miejskiej Kraków. Przypominam tym, którzy nie pamiętają. Kto jest za przyjęciem tej poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy wszyscy Państwo wzięli udział w głosowaniu? Wszyscy wzięli? Dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę o wynik. 24 za, przeciw 0, 11 się wstrzymało, 1 nie brała udziału w głosowaniu. Poprawka została przyjęta. Proszę o wydruk. Dziękuję. Proszę Państwa, zatem przystępujemy do głosowania uchwały według druku 1417 wraz z poprawką pani Magdaleny Basary, Marty Pateny i Andrzeja Hawranka. Proszę bardzo o przygotowanie urządzenia. Dziękuję. Głosujemy. Kto jest za przyjęciem tej uchwały wraz z poprawką? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy wszyscy Państwo wzięli udział w głosowaniu? Dziękuję. Zatem zamykam głosowanie. Proszę o wynik. 36 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, 0 niebiorących w głosowaniu. Uchwała została przyjęta. Widzę pana prawnika. Zapraszam pana Łanoszkę o
interpretowanie kwestii związanej z wycofaniem druku uchwały projektu. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Statut Miasta Krakowa określa tę kwestię w paragrafie 33. Mówi on tak, w ustępie pierwszym projektodawca może wycofać zgłoszony projekt uchwały przed rozstrzygającym głosowaniem projektu. W przypadku, w którym projektodawcą jest grupa radnych, wówczas ta cała grupa radnych tworzy tego projektodawca. W związku z tym wszyscy z tejże grupy radnych powinni się w tej kwestii wypowiedzieć i zgodzić. Dziękuję bardzo. Czy projektodawca w tej sytuacji? Nie, nie jestem Państwu po pierwsze przeprosiny, że się uniosłem, to po pierwsze, a po drugie no nie ma wśród nas dwóch projektodawców, pana radnego Gardy i pana radnego Friedrichera, w związku z tym nie mogę podejmować żadnych działań bez konsultacji z nimi. Dzwoniłem, nie odbierają telefonu, w związku z tym no druk zostaje. Proszę Państwa, no rzeczywiście w tej sytuacji ze względów formalnych nie jest to możliwe do osiągnięcia. Za chwilę przystąpimy do procedowania tego druku. W takim razie wznawiam, w takim razie to był druk. Proszę Państwa, zatem wracam do procedowania druku 1370 projektu uchwały dotyczącej konsultacji z mieszkańcami gminy miejskiej Kraków. Przypominam, że została przyjęta poprawka pana Dominika Jaśkowca i przyjęta poprawka pana radnego Stanisława Rachwała. Zatem, proszę. I przypominam, że były dwie autopoprawki. Autopoprawka doręczona 9 września i autopoprawka przyjmująca uwagi z opinii prezydenta miasta Krakowa. Więc będziemy głosować druk z dwoma autopoprawkami i z dwoma przyjętymi dzisiaj przegłosowanymi poprawkami. Zatem proszę o przygotowanie urządzenia do głosowania nad drukiem 1370 z dwoma autopoprawkami i poprawkami przyjętymi pana Rachwała i pana Dominika Jaśkowca. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy wszyscy Państwo wzięli udział w głosowaniu? Dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę o wynik. 22 za, przeciw 9, wstrzymało się 3, nie brało udziału w głosowaniu 3. Uchwała została przyjęta. Proszę o wydruk, a pan radny Jaśkowiec chciał złożyć oświadczenie. Chciałem zgłosić wotum separatum do tego projektu uchwały z uwagi na poprawkę, która przeszła tutaj pana radnego. Uważam, że jest to przesada i ta poprawka spowoduje bardzo negatywne postrzeganie Wysokiej Rady przez mieszkańców miasta Krakowa. Proszę bardzo, proszę w kwestii formalnej, tak? W kwestii formalnej. Panie Przewodniczący, ja odpowiadając koledze, no ja jestem zaskoczony. Ale nie ma takiego nie czegoś. Zapytać, to nie jest dyskusja. Czy możemy handlować w niedzielę? No to są jakieś. Proszę o opuszczenie mównicy. Dziękuję. Proszę Państwa, wotum separatum było, a w jakiej kwestii? Aha, drugie, proszę bardzo. Zgłaszam wotum separatum od tej uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Czy wszyscy Państwo wyczerpali swoją chęć składania wotum separatum? Dziękuję. Przechodzimy do procedowania kolejnej uchwały, proszę Państwa, w druku jednoczytaniowym. Pan radny Hawranek również chciał złożyć w kwestii formalnej oświadczenie. Proszę uprzejmie. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Pani Prezydent, chciałem zgłosić wotum separatum wobec tego projektu uchwały. Wobec tej uchwały uważałem, że Rada Miasta jest poważnym ciałem, a widzę, że po prostu niektórzy radni sobie robią cyrk. Dziękuję. Dziękuję.
Czy wszyscy wyczerpali już swoją ochotę? Dziękuję. Proszę Państwa, zamykam procedowanie tego punktu według druku 1370. Przechodzimy do kolejnego punktu naszych obrad. Będziemy głosować uchwały według projektu 1436. Dotyczy ona zmiany uchwały nr 114, łamane przez 1537, łamane przez 10 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 października 2010 w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych i jednostek budżetowych z późniejszymi zmianami. Druk 1436. Nie było żadnych autopoprawek ani poprawek. Głosujemy druk w wersji pierwotnej. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy wszyscy Państwo wzięli w głosowaniu? Dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę o wynik. 32 za, 0 przeciw, 1 się osoba wstrzymała, 1 nie brała udziału w głosowaniu. Uchwała została przyjęta. Kolejna uchwała jednoczytaniowa według druku 1435. Przypominam, prowadzenie jako wspólnej instytucji kultury pod nazwą Muzeum PRL w organizacji. Projekt Prezydenta Miasta Krakowa, druk nr 1435. Nie było, wraz z autopoprawką, nie było żadnych poprawek, zatem głosujemy druk wraz z autopoprawką. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały według druku 1000? Proszę o nieprzeszkadzanie. Proszę Państwa, Panowie, my procedujemy dzisiaj kolejne druki. Panie Radny Kosior, ja bardzo proszę, i Panie Radny Rachwał, bardzo proszę brać udział w głosowaniu, a potem, jeżeli Państwo chcecie przerwę, zrobimy i będziecie mogli się naradzać. Proszę Państwa, proszę nie przerywać procedowania obrad. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały według druku nr 1435? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy wszyscy Państwo wzięli udział w głosowaniu? Dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę o wynik. 28 za, 1 przeciw, 6 wstrzymujących się. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Wraz z autopoprawką. Proszę o wydruk. Proszę nie komentować. Wydruk wydrukiem, natomiast proszę nie komentować. Co mam teraz? Józek. Proszę Państwa, coś się zacięło. Proszę o przewinięcie wydruku. Czy można przewinąć? Tak? A, dziękuję. Proszę Państwa, zatem został nam jeszcze jeden punkt. Projekt uchwały w trybie jednego czytania również. To jest rezolucja, przypominam, w sprawie pilnej zmiany ustawy o utrzymaniu i porządku gminach w zakresie upoważnienia gmin do samodzielnego obliczania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami bez konieczności składania nowych deklaracji, druk nr 1440R. A jeszcze mam jeden druk, przepraszam, wprowadziliśmy. Nie wprowadziliśmy. Tak, dobrze. Proszę Państwa, zatem tutaj nie było żadnych poprawek, zatem głosujemy rezolucję w wersji pierwotnej. Bardzo proszę o przygotowanie urządzenia do głosowania. Kto z Państwa radnych? Kto z Państwa radnych? Czekamy na urządzenie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały rezolucji według druku nr 1440R? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy wszyscy Państwo wzięli udział w głosowaniu? Dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę o wynik. 28 za, 0 przeciw, 4 wstrzymały się. Uchwała została podjęta. Proszę o wydruk. Józef, pamiętaj, że za chwilę. Już. Wydruk już uzyskaliśmy.